Proszę księdza, jesteśmy w piwnicy hospicjum stacjonarnego w Szczecinku. Widać, że te prace no, jeszcze tak zupełnie do końca się nie zbliżają, ale już są bardzo zaawansowane. Na jakim etapie jest budowa tego hospicjum? Jak dużo jeszcze pracy trzeba tutaj włożyć? No, jakie środki potrzebne są, aby zaczęło funkcjonować? Rzeczywiście jesteśmy na terenie hospicjum. Tutaj prace budowlane cały czas trwają. Tak, myślę, że przy najlepszych układach do końca czerwca powinniśmy z pracami budowlanymi się uporać. Rzeczywiście prace trwają, chociażby w dniu wczorajszym została już zamontowana winda, która będzie przede wszystkim służyła chorym, ale też i w przyszłym tygodniu myślę, że uda się zrobić odbiór techniczny, dlatego z pełnym obciążeniem. Ta winda, która będzie musiała mieć 1200 kg, z pełnym obciążeniem właśnie, żeby to nadzór budowlany odebrał. I rzeczywiście ona już jest w 90% spłacona. Po odbiorze dokończymy resztę. Trwają te prace budowlane na tym ostatnim segmencie, tam gdzie jest przewidziane mieszkanie dla ewentualnego zakonu, który by chciał prowadzić, a jeżeli się nie uda zdobyć, to na pewno te pomieszczenia wykorzystamy, tak aby to pomieszczenie, ten budynek służył przede wszystkim ludziom chorym, cierpiącym, nie tylko w mieście, w powiecie i w okolicy. Ilu chorych będzie mogło tutaj przebywać? Jakie jest założenie? No, oficjalnie dla chorych jest przewidziane tylko parter, bo z myślą, że to jest hospicjum. Dlatego też i to, co są normy unijne, nie można było ich przekroczyć. Hospicjum jest przeznaczone dla 15 osób chorych. Ale to chociażby dzisiaj jeszcze miałem telefon, dzwoniła jedna z pań, która pytała się, już chciała właśnie umieścić swoją chorą mamę w hospicjum i pyta się, kto tu będzie mógł przebywać. Przede wszystkim hospicjum, i uwaga dla wszystkich, hospicjum, każde hospicjum w Polsce jest dla osób dotkniętych chorobą nowotworową. Nie to, że to jest jakaś obłożna choroba, czy to jest wylew, czy udar. Hospicjum jest dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i przede wszystkim już w tym terminalnym czasie oczekiwania. Dlatego też między chorobą a nowotworem jest zasadnicza różnica. No, zainteresowanie powstaniem tego hospicjum jest bardzo duże. Świadczy chociażby o tym zbiórka pieniędzy na cmentarzach w czasie Święta Wszystkich Świętych. To nie tylko zbierają mieszkańcy Szczecinka, powiatu szczecineckiego, ale również w innych miejscowościach takie zbiórki na rzecz szczecineckiego hospicjum są prowadzone. Tak, to chociażby właśnie dla przykładu Czaplinek, na tych jarmarkach bożonarodzeniowych, przy różnych okazjach i zresztą jako stowarzyszenie żeśmy występujemy co roku, w tym roku też wystąpimy do ministerstwa z pozwoleniem na zbiórkę przez cały rok, żeby no, z racji poszczególnych jakichś tam spotkań, występów nie występować za każdym razem, tylko jest to zgoda na cały rok i akurat tak do końca stycznia, że biuro rachunkowe zrobiło podsumowanie, żeśmy wysłali sprawozdanie, ile żeśmy zebrali przez cały rok, na co zostało wydatkowane. W najbliższy wtorek jest spotkanie walne z całego stowarzyszenia, bo trzeba podjąć te wszelkie uchwały, sprawozdania do starostwa, do ministerstwa, do urzędów skarbowych, to mamy wszystko wyliczenie, że na tym czuwa pod względem prawnym mecenas, pod względem finansowym rozlicza nas biuro rachunkowe, że w każdej chwili, zresztą to i tak ujawniamy, zawsze na stronie internetowej są sprawozdania, uchwały, że każdy, to co wielokrotnie powtarzam, że każdy z ofiarodawców nie tylko może, ale powinien sprawdzić, co się robi z ich pieniędzmi. Czy to są to pieniądze z różnych kwest, festynów, darowizny. Dlatego też pieniądze hospicyjne są rozliczane co do grosza, zresztą na wszelkie materiały, jakie zbieramy, to są i atesty, i wszystko jest
prawnie i uregulowane. No na pewno ważną sprawą będzie podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie tych usług, no bo to jest chyba podstawa tego funkcjonowania. No i jeszcze dlatego tak sądzę, że powinniśmy się uporać z tymi sprawami budowlanymi tak do końca czerwca i wtedy rozpocząć poszczególne odbiory, odbiory techniczne, właśnie wody, prądu, gazu, odbioru sanepidu, te sprawy budowlane, kominiarskie. To z tego co wiemy, to trochę to potrwa. I dopiero wtedy, jeżeli będziemy mieli właśnie wszelką dokumentację, chociażby mapy powykonawcze, dopiero wtedy będzie można wystąpić z prośbą o dofinansowanie na wyposażenie. I jak z tym wystąpimy, będziemy mieli wyposażenie, a z tego co orientujemy się, wyposażenie może być jeszcze droższe niż cała budowa, bo to sprzęt medyczny, jeżeli kupić, to rzeczywiście kupić z pierwszej półki, a nie to, żeby co roku zmieniać. Dlatego też do kontraktu jeszcze troszeczkę dojdzie. Chociażby z tego chyba to 2-3 dni wstecz, że nasz parlament ma chyba podjąć jakąś uchwałę, że hospicja rzeczywiście mają być traktowane tak jak wszelkie placówki służby zdrowia. Nie tak jak do tej pory, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą, że do tej pory najwyższy kontrakt jakikolwiek otrzymało hospicjum w Polsce z funduszu to było zaledwie 70%. A zazwyczaj są kontrakty z funduszem podpisywane na 50% i także te hospicja, które działają w Polsce, zabiegają, czy o ten 1%, czy kwesty, czy jakieś bale charytatywne, jakieś kwesty, czy pola nadziei. Dlatego też żadnych hospicjum w Polsce nie otrzymało 100% kontraktu z funduszem. Dlatego może to coś się zmieni, to wtedy rzeczywiście będzie można łatwiej gospodarować i zagospodarować i ten budynek, który nie ma co budować, udawać, że jest budowany przede wszystkim ze składek ludzi dobrej woli. Wspomniał ksiądz o tych datkach, o 1%. To jest teraz taki okres, aby ten 1% przekazać na hospicjum czy na inne cele. No, ksiądz na pewno apelowałby, aby 1% z tego podatku przekazać na hospicjum w Szczecinku. Jest taki teraz czas i okazja. Niewątpliwie jesteśmy ogromnie wdzięczni za ten odpis 1%, bo niewątpliwie w ciągu roku to jest najwyższa kwota, która wpływa na konto hospicyjne i najwyższa właśnie kwota, z którą możemy dysponować. To jest w zeszłym roku z tym chyba, dokładnie już nie pamiętam cyfry, Urząd Skarbowy z naszego miasta, który rozlicza praktycznie cały powiat, chyba przekazał 119 tysięcy, a z tym, co jeszcze spłynęło z Polski, to było niecałe 130 tysięcy, 129 i tam parę, dokładnie nie pamiętam. I między innymi to wszystko jest przeznaczane właśnie na budowę. Dzięki tej ofiarności, czy właśnie ten 1%, czy pola nadziei, czy chociażby kwestia na wszystkich świętych, to sprawia, no i oczywiście pomoc różnych instytucji, firm, że budując ten obiekt przez 4,5 roku, a myślę, że też i wielokrotnie Państwo ze swoją telewizją jesteście, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w żadnych długach. Bez żadnych kredytów, nie mamy żadnych zobowiązań finansowych, ale to tylko dzięki ofiarności ludziom do dobrej woli. I dlatego myślę, że ten 1% na pewno będzie kolejną pomocą, etapem, jeżeli już nie na dokończenie spraw budowlanych, to pójdzie też i na wyposażenie. To co, to apelujemy do mieszkańców Szczecinka, powiatu szczecińskiego o wsparcie. Tym 1% to jest niewielka suma, to wiele nie kosztuje, a w sumie to bardzo duża pomoc dla waszego hospicjum. Tak, myślę, że tutaj co pan powiedział, dla waszego, nie, niech to będzie nasze hospicjum, bo to nie wszyscy chociażby przyjdą do kościoła, nie wszyscy na wyciąg narciarski, nie wszyscy pójdą na stadion. Nie daj Boże, wszyscy możemy to trafić tutaj. A myślę, że takie miejsce jest potrzebne, bo widzimy jak społeczeństwo się starzeje, ale też jak i coraz więcej chorób nowotworowych dotyka naszych rodzin. Niech to będzie nasze hospicjum, a nie wasze.